Sąsiedzkiej współpracy koronawirus się nie boi. To już czwarta edycja projektu OKO, organizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego oraz miasto Katowice. To współpraca trzech miast, którym przyświeca jeden cel – promocja kultury. Pomyślałem, że jest taka nisza, którą należy wypełnić. I po raz czwarty wypełniam ją właśnie tym projektem OKO, gdzie jest to zawsze połączenie trójki artystów z Ostrawy, Katowic i z Opawy. I właśnie te miasta, w skrócie OKO, z tych właśnie miast są artyści, których ściągnął wernisaż. Wydarzenie odbyło się w Galerii Katowice. Wystawa ma trzy odsłony. Olga Morawcowa, grafika, Jolanta Barnas, malarstwo z cyklu Wierzyć oraz Zdenka Pawlickowa, rysunek. Wszystko to wzbogaciły artystyczne występy ze strony polskiej Katarzyny Pumy-Piaseckiej, śpiew, keyboard oraz ze strony czeskiej Burzma, gitara, harmonika ustna. Całe wydarzenie pod pełnym rygorem sanitarnym. Każdy zainteresowany musi o tym pamiętać. Oprócz zainteresowania i pogody ducha trzeba zabrać ze sobą maseczkę.